Witajcie widzowie, dziś mamy Rock Energy, czyli przecenione energetyko złotówkę, przez co mamy dużo zamówień, nawet aż za dużo, także jest ogień i cóż, no dzisiaj czeka nas długa, ciężka praca, ale jesteśmy zadowoleni, ponieważ firma się rozwija, coraz więcej zamówień, cóż, może niedługo nowy energetyk. Kaja, jak po zawodach? Tak, bardzo się cieszę, że Zakrzewa wciągnęłam trochę w ninja, bo powiedział, że deklaruje się już na kolejne zawody. Siema, Zakrzew, jedziesz na zawody, bo puszka dzika będzie. No pewnie. No i w sumie się spodobało. A wczoraj, Kaja, kiedy kolejne zawody? Także fajnie, bez kontuzji, także to chyba najważniejsze. Już dzień po wróciliśmy do toku treningowego, także nie jest najgorzej. Bo po pierwszych zawodach to tydzień, pamiętam, że nie mogłam nic zrobić. Nie tylko łokieć. Także wiesz, że serio lekko dotyka, mi boli. Aha. No i kostka, przez którą nie mogłem biec, to wczoraj jeszcze czułem, ale rozbiegałem się na piłce i jest git. No, 13 godzin trwały zawody. No, no, także chyba jeszcze bardziej niż same przeszkody, to tyrały te non-stop wyrzuty adrenaliny, no nie? Bo to każdy start z czterech, wiesz, spina, serio? Później znowu spadek, spina, spadek i to chyba tak najbardziej zajechało organizm. To jest mega męczące to. Ale fajnie było. No i dzik miał swoją przeszkodę. Najbardziej chciałam zdjęcie na puszce dzika. I ani złamałam raz nie zęba. Spadłaś. I ani razu nie spadłaś z dzika. Dwa razy spadłam. Jak spadłaś? Miałam jedno przejście, gdzie dwa razy pod rząd spadłam z puszki dzika, ale to tylko dlatego, że jechałam na nim i to zacisnęłam zęby i czułam, jak mam kawałek zęba na języku. Ty nie wiem, jakim cudem to... I mówię... A nie, dobra, wtedy co ten? Tak, i mówię, o kurde, ząb złamałam, jedynkę. A to wtedy, bez kitu. Tak, to wtedy, i to jest tak, że już zjechałam, nie szarpnęło mnie z niego i normalnie zeszłam po prostu z tej puszki. Wkurwiłam się i zeszłam, no nie? Ale serio złamałeś zęba? Tak, mam uszczerbioną jedynkę. O Jezu. No, muszę się uzupełnić. Ale na szczęście nie poszło pęknięcie w pół, no nie? Jest tylko jedynka tak pęknięta. No, ale było warto i tak. Na jednych zawodach mały palec, teraz ząb. Paznokieć, już wszystko co mogłam to straciłam. Chyba, że idę się kąpać. Jeszcze tylko niegodności. Idę się kąpać, przygrasz do vloga? Mhm. To chodź. Wow! Ej, fryzura na mostowiaka musi być zrobiona. A właśnie, no. No właśnie to jest główny powód, dla którego się też kąpię. Żeby była fryzurka na odcinek. Nie mam majtek, jak chcesz. Bo puściliśmy ten vloga z sesji Energy, tego, Dzik MMA, Dzik Pro. Kolekcja Dzik MMA. Kolekcja Dzik MMA. Okej, okay. Znaczy to jest taka robocza nazwa, jeszcze nie wiem jak będzie dokładnie się nazywać. W skład w kolekcji wchodzą dwa takie sety, jeden taki bardziej kolorowy, drugi bardziej basicowy. Oba będą w kolorystyce żółto-czarnej, to będą dwie koszulki, dwie pary spodenek. Takich krótkich. Na razie jeszcze je dopracowujemy, pracujemy właśnie nad silikonem na dole, żeby się nie zsuwały. I to będą pierwsze rzeczy, a później jeszcze dojdzie do tej kolekcji na pewno tank top. I wydaje mi się, że to będzie na razie tyle. Koszulki już mamy na magazynie, przeszły testy jakości, zdjęcia też są zrobione, czekamy na obróbkę. Nie wiem, kiedy materiał wychodzi, ale wydaje mi się... Okej, w przyszły czwartek? Ten. A w ten czwartek, czyli myślę, że jeszcze nie zdążymy ich wypuścić. Pewnie po majówce albo w okolicach majówki. No co, jak w telewizji będziemy ale tylko oprowadzać? Nie, ale nie oprowadzasz, ty tylko wstęp robisz, ty nigdzie nie oprowadzasz, bo to wszystko już jest nagrane. No to jest wstęp, dobry. Nie ma wstępu. Ale wstępem jest życie. Byliśmy na tych zawodach ninja, co nie? I... Idziemy, nagle słyszę, że piłka od siatki. Patrzymy za kurtyną, a tam na boisku normalnie sobie grają, co nie? No to mówimy, dobra, no to dawaj się wpierdalamy i czy zagrają z nami. Oni tak, nie, my tylko chwilę. No to my dobra, bierzemy piłę, napierdalamy sobie, wiesz, po całym całe boisko dla nas. I nagle przychodzi typ, no typowy taki ten, jak to się nazywa, woźny, nie? Woźny i tak. Podchodzi do Zakrzewa, panowie, nie tędy droga. I odszedł. Kurwa. I my totalnie od razu piłka do ten, dobra. Naprawdę tak po prostu nic nie zrobiliście z tym, co on powiedział? Nie, bo... Przecież ja bym się kurwa położył z beki chyba. Jak byś odpowiedział na to? My byliśmy zestunowani, wiesz, ja tak stoję, Zakrzew stoi, bo ja byłem na drugim końcu.
I tak, dobra, położyliśmy tą piłkę, a on nawet nie patrzył, czy odłożyliśmy, czy coś, po prostu wyszedł po tych słowach. No kurwa, ja bym chyba w historię wpadł z beki, ty. Co on powiedział? Not this way. Przekot. Ty, bez dźwięku trzech rozjebałem. I bez wstępu. No, ale owca, no. Dokończ wstęp, bo ja zacząłem, musi być nic parytet. Nic nie powiedział. Parytet, ja zacząłem wstęp. Nic nie powiedział. Mamy dużo wstępów. Jest tyle do wyboru. Ile jest odcinków? Jeden. A na kanale? Sporo jest. A mam wybrać po prostu z jakiegoś innego filmu. No kurczę, ile mamy filmów? 800? No może być. A czy na wszystkich kanałach to więcej pewnie? Więcej. No. Sporo jest ich. Dobra, to wybiorę po prostu wstęp, no, z innego odcinka. Dziabnąłem go. Możemy wjeżdżać banan. A chuj w dupę, ruin. Gdzie? Gdzieś przez smog. Powiedz mi, kiedy była premiera wafli paprykowych? Bo nie mówiliśmy w sumie o tym materiale. Była w poniedziałek. Film jest publikowany w czwartek i w poniedziałek, od poniedziałku są w Lidlu. Ale wcześniej były jeszcze u nas na sklepie i może kiedyś wrócą. Ale tak, w poniedziałek. Tak w sumie za bardzo o tym nie mówiliśmy, żeby ci, którzy są tam bardziej sprytni, mogli sobie dorwać, bo w sumie jest chyba jednorazowa dostawa i potem trzeba będzie troszkę poczekać. A premiera kawki? Bo też wyszła ostatnio. Kawka była w czwartek, jest tylko na wkadzik.pl, ale przy okazji chciałbym rozwikłać jedną ważną rzecz. Było nam zarzucane, że kawa ma mało kofeiny, ale chcę zaznaczyć, że 200 mg jest tutaj w porcji 3 gramy. Czyli jeżeli weźmiemy taką bardziej standardową porcję, która pojawia się na opakowaniach innych kaw, to po przeliczeniu u nas wychodzi 333 mg kofeiny na 5 gram, co jest, uważam, zacną dawką, bo w 5 gramach kawy jest tyle, co w 2 energolach prawie, więc ładnie może wytrzepać. Ja na przykład tej kawy nie piję, bo bym nie mógł chyba aż tyle. Ale jeśli mam jeszcze czas antenowy, to muszę o jednej rzeczy powiedzieć. W każdą ostatnią środę miesiąca robimy taką akcję, że we wszystkich mediach udostępniamy kody rabatowe. No i jako, że jest ten film i możemy coś powiedzieć, to dzieje się to dziś, czyli w czwartek. Nie było wczoraj, przenieśliśmy na dziś. Wiadomo, zasady są ruchome. Myślę, że każdy zna tą zasadę. No i te kody są na Instagramie, na Discordzie, na Fejsie i kurczę, myślę, że w każdym innym miejscu, jakiego się nie spodziewacie. Kurwa, co jest? Git. Jest git. Człowiek pająk! Odpierdala mi po kawie! Czyli to wszystko to są paczki, dokładnie, tak? Dokładnie, myślę, że do końca dnia będzie z 20 palet, które jutro do was dojadą. Mam nadzieję, że w całości będziecie zadowoleni, no, ze smaku. No, na pewno będziecie, no przecież nasz energetyk jest najlepszy. Czy ja muszę na każdym nagraniu przylizwać dupę? Właśnie zakończyliśmy pierwsze urodziny energetyka, czyli Rock Energy. To już rok minął, kiedy mamy energetyka na stronie. Także może opowiem tutaj pokrótce o statystykach. Wpadło 1300 paczek, w tym było 1600 zgrzewek. Także bardzo dużo się sprzedało, ale daliśmy sobie radę, jesteśmy w no zero, także dzisiaj pewnie już energetyk jest u was, także fajnie, fajnie to wszystko poszło i oby za rok było jeszcze więcej i żebyście byli jeszcze bardziej zadowoleni. Co ostatnio najczęściej? Najczęściej to chyba nasze nowości, czyli masło oraz kawa, która jest 5 razy mocniejsza, także polecam, bardzo dobra kawa i naprawdę kopię. Co więcej, no też bomby wróciły na stan, także też dobrze schodzą. A powiedz mi jeszcze, bo słyszałem, że teraz są gratisy do wyboru. Dokładnie, Bożeju. No, są do wyboru zapach wanilia, zapach mango do samochodu, długopisy, są też pillboxy oraz czekolady i piny. A najczęściej jakie ludzie wybierają? Najczęściej właśnie wybierają zapachy oraz długopisy.